Już po raz 14 odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Impreza miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. W tym roku przegląd poświęcony był obyczajom i obrzędom karnawałowym. Na scenie uczestnicy zaprezentowali krótkie scenki teatralne i kabaretowe. Nie zabrakło także występów wokalnych, którym towarzyszyła radosna atmosfera. Udział w takich imprezach pozwala nie tylko na zaprezentowanie swoich umiejętności przed publicznością, ale także na budowanie więzi, mówią uczestnicy przeglądu. Zawsze towarzyszy nam trema, prawda? Trema, dużo trema i proszę panią, człowiek się obawia, że coś się uda, coś się nie uda. Poza tym, no, dla nas to jest takie budujące, że możemy gdzieś tam wystąpić sami, że możemy coś tam zorganizować, gdzieś wyjechać. I przede wszystkim jest, co nam jest takie po prostu wiążące, że mamy kontakt z innymi DPS-ami, że domem społecznym, że musimy się spotkać. Zawsze te przejazdy, to jest takie odnawianie tych znajomości, co mamy zawarte. No i to jest taka, jak ja mówię, konkretna życiowa, trzymająca przy duchu. Takie wyjazdy traktujemy jako nagrodę dla mieszkańców. Tu mamy nietypowe rodzeństwo, się rodzeństwa jak rodzeństwo, ale nietypowe w sensie, bo wielcy artyści, artystyczne dusze. Pani Maria zrobiła wszystkie gadżety do naszego występu, łącznie z kwiatkami, z kartkami, które podarowaliśmy na pamiątkę. Pan Antoni, nazwany u nas Antoś Rysownik, miał swoją wystawę. To są ludzie, którzy na etapie swojego rozwoju muszą też zobaczyć, jak się rozwijają inni. Tak to traktujemy. Celem imprezy jest przede wszystkim dobra zabawa i integracja, podkreśla Stanisław Lichman, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Jak zwykle uczestnicy przygotowują scenki, króciutkie skecze związane z obrzędami, z samym karnawałem, no i rozpoczynającym się postem. Zawsze jest to przedstawiane humorystycznie, wesoło, po to, żeby wszyscy mogli się wesoło bawić. Przede wszystkim chodzi o integrację mieszkańców z różnych środowisk, różnych typów domów. Chcę powiedzieć, że na 11 uczestników, którzy dzisiaj biorą udział w przeglądzie, są to przedstawiciele aż 4 województw. Naszego warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego. Także to jest taki dość szeroki krąg. Ci ludzie później wracają do siebie, opowiadają, co się działo, jak się działo, przekazują własne wrażenia. I to jest właśnie to, by mieszkańców wyrwać z tej szarości codziennej, codziennego życia, żeby coś więcej mogli od siebie dać i też zyskać. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.